Możemy, proszę, usiąść. Proszę, będzie konferencja. Przekazujemy Mamy dla panów przygotowane miejsca, także zachęcamy. Zachęcamy tutaj Krzysztof, żeby... Co macie? Przyjechaliśmy do konferencji, aby przekazać raporty, które dzisiaj gdyby pojawiły się na dzisiejszym okresie. Raporty mówią o tym, co jest w urzędzie, jak to wygląda od strony społecznej, od strony statystycznej, ale też dają pewne wytyczne dla nas, abyśmy mogli stworzyć wspólnie z panem prezydentem grudziąc wielki projekt. O tym mówimy, abyśmy mogli realnie w końcu w bardzo szybkim trybie poprawić sytuację miasta Grudziądza. Ja już odpowiem. Panie prezydencie, nie możemy dłużej czekać. Ja wiem, ale ja panie prezydencie, nie możemy dłużej czekać. Odpowiem panu radnemu. Wielkie projekty wymagają dialogu, otwartości. Ja pana zapraszam do dialogu, ale otwartości na każde środowisko. Zapraszam pana do dialogu dłuższego czasu. Nie zostałem zaproszony. Proszę pana, to jest inicjator kongresu. Nie godzę się na to, żeby być biernym widzem, ponieważ to jest brak szacunku nie tylko dla mnie jako włodarza, ale dla mieszkańców, którzy oddali na mnie głos. Nie miałem wpływu na składu ani przewodniczący, ani radni sejmiku nie dostali zaproszenia do aktywnego udziału. Rozumiem, no to pan może rozmawiać z organizatorami, ale nie ze mną. Ja tylko mówię... Ja przekazuję tylko pewną informację. Ale pan jest ikoną ikoną jest pan profesor Krzysztof Szczucki. Jeżeli pan prezydent dobrze umie odczytywać komunikaty medialne, to ikoną i patronem głównym kongresu jest pan profesor Krzysztof Szczucki. Panie redaktor, tak. Panie redaktor. Pan prezydent radni mogą się z tego raportu dowiedzieć. Oni kierują miasto, to myśli pan, zresztą pan też, że to są jakieś nowe informacje, czegoś nie wiem. Przez co do mojego udziału w kierowaniu wraz w miasta, to jest oczywiście statystycznie nie jest potwierdzone, bo nie zgadzamy się z polityką realizowaną przez miasto. Ale w samorządzie pan do końca. Oczywiście jesteśmy biernymi obserwatorami, krytykami realizowanej polityki, każdej polityki, polityki finansowej przede wszystkim, ale także polityki społecznej. I tu jesteśmy, no niestety ta rozbieżność zdań jest bardzo widoczna, zresztą państwo tego, państwo to rejestrujecie w sposób bieżący. Natomiast brakuje nam oczywiście dialogu, o którym pan prezydent mówił, o tym wspólnym okrągłym stole, który deklarował, że zostanie powołany zaraz po wyborach. Oczywiście to się nigdy nie stało. Pan prezydent pozornie chce, udaje, że chce, ale nic nie czyni. No niestety jego inicjatywa nie jest widoczna. Piłka leży po jego stronie, zawsze i wszędzie. Dlatego dopóki nie ma tego dialogu, raport został stworzony po to, żeby pokazać prawdziwe oblicze tego miasta, od strony statystycznej. Ja myślę, że można sobie przeczytać do końca. Ale to my nie mogliśmy przeczytać, bo dostałem przed chwilą ten raport. No to jak się miałem z raportem? Pewne parametry pojawiają się. Ale jak się mieliśmy zapoznać, przynosi pan... Przewodniczący przed chwilą dzisiaj jest. Panie przewodniczący, jaki jest obraz Grudziądza dzisiaj z tego raportu? Ja myśleliśmy tak, zachęcam do lektury. Ja dzisiaj otrzymałem dopiero publikację tego raportu. No nie, jest dostępna dzisiejszy w programie dwa tygodnie temu, więc nie, pan kłamie. No trzymał pan raport. Panie Krzysztof, to pan kłamie i ja się sprawdzę, bo dwa tygodnie temu ja nie trzymałem raportu. Uwagi warte dwa tygodnie temu mówił pan wyraźnie. Nie. Znam ramowe... Inaczej, zapraszamy na kongres ramy, i tym programu, o którym dzisiaj państwo, ale proszę nie asymulować, nie wprowadzać mieszkańców. Proszę bardzo. My nie przeszkadzamy wam, nie pan serdecznie. My zapraszamy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, mimo tego, że dzisiaj macie napięty kalendarz ze względu na wydarzenie, które ma miejsce w teatrze, o ewidentnym zabarwieniu politycznym, czego nie można ukrywać, które zaraz oczywiście postaramy się omówić. To, że spotykamy się w tak szerokim gronie, jak Państwo widzicie, samorządowców, lokalnych, grudziąckich samorządowców, będącymi przedstawicielami zarówno Rady Miejskiej Grudziądza, ale również samorządu województwa, także jest ze mną również parlamentarzysta, pan poseł Tomasz Lenz. Dzień dobry. I chcemy z Państwem podzielić się naszymi opiniami dotyczącymi wydarzenia, które ma miejsce w teatrze.
podczas którego w trakcie debaty liderzy opinii, nie będący z Grodziądza w znakomitej większości, będą rozprawiać na temat tego, jaki jest rozwój Grodziądza i jak będzie wyglądać przyszłość miasta. No któż więcej i któż bardziej dosadnie może o rozwoju Grodziądza mówić, jak te osoby, które tutaj są razem ze mną. W szczególności pan prezydent Maciej Glamowski i radni, którzy na co dzień żyją problemami Grodziądza, na co dzień kreują pewne rzeczy, którym mają zadość uczynić potrzebom rozwoju naszego miasta. Nie może być takiej sytuacji, że o sprawach najważniejszych dla rozwoju miasta rozmawia się bez prezydenta miasta, bez radnych, a na tą sytuacją, z tą sytuacją mamy aktualnie miejsce. Jest nasze wyraźne stanowisko krytyczne co do tego, że pominięto w dyskusji o mieście lokalnych liderów. Pozwólcie państwo, że oddam głos panu prezydentowi Maciejowi Glamowskiemu. Bardzo dziękuję, panie pośle. Rzeczywiście dzisiaj to spotkanie i ten skład jest nieprzypadkowy, ponieważ są tu samorządowcy, są radni sejmiku, są parlamentarzyści, którzy także wywodzą się z samorządu. Osoby, które od dziesiątków lat, można powiedzieć, dbają o rozwój Grodziądza, są zaangażowane w nasze miasto, kochają to miasto. I w tym samym czasie odbywa się kongres. Kongres, który, kiedy o nim usłyszałem, przyjąłem to z pewną nadzieją, ale bo warto dyskutować o mieście. Takie debaty są nam niewątpliwie potrzebne. Ale nie godzę się jako samorządowiec, nie godzę się jako włodarz być biernym widzem takiej debaty. Nie dostałem zaproszenia, jeżeli chodzi o udział w panelu o mieście. Dostałem, owszem, zaproszenie bycia właśnie widzem na widowni w Centrum Kultury Teatr. Uważam, że to jest nie tyle nawet brak szacunku dla włodarza, brak szacunku dla radnych sejmiku, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Przecież my reprezentujemy mieszkańców. Jesteśmy głosem mieszkańców i ten głos powinien być słyszalny. A więc mówię, debata o mieście tak, ale debata to jest otwartość na różnego rodzaju poglądy, na różnego rodzaju środowiska. Czasami o różnych poglądach politycznych, ale trzeba pamiętać, że samorząd często nie ma barw politycznych. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o remoncie dróg osiedlowych, jeżeli mówimy o budowie przedszkola, przecież to nie ma koloru politycznego. I taka debata jest potrzebna, no ale nie można z tej debaty wyłączyć bardzo dużą część społeczeństwa. Dlatego jestem dzisiaj tu, a nie w Centrum Kultury Teatr jako bierny widz. I jeszcze druga, myślę, bardzo ważna rzecz to, że mamy czas kampanii wyborczej. Czas, który też cechuje się pewnymi emocjami, pewnymi też eventami, które się już pojawiają, ale no, warto rozmawiać o mieście, ale nie sprowadzać tego do wiecu politycznego. W mojej ocenie to, co się odbywa w Tarczy, to jest po prostu wiec polityczny z miastem w tle. Więc reasumując, dialog, debata o mieście, ale nie monolog. A to, co dzisiaj się dzieje w Tarczy, to jest monolog. To jest pewne zamknięcie w pewnej bańce informacyjnej. To jest dzisiaj takie modne słowo, a więc na to nie ma naszej zgody. Aczkolwiek cały czas powtarzam, ja jestem otwarty na poważną debatę o mieście, bo nasze miasto na to absolutnie zasługuje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to, co wspomniał pan prezydent Glamowski, oczywistą rzeczą jest, że to, co się dzisiaj dzieje w teatrze, wpisuje się w rozpoczętą kampanię parlamentarną. Ewidentnie się to wpisuje, ponieważ, jak państwo wiecie, całkiem niedawno pojawił się nominant, który będzie najprawdopodobniej kandydował z tej partii i wokół niego tworzy się tutaj niesamowite, duże zamieszanie związane z cyklami imprez, tak, z jego nadaktywnością, z człowieka, który nie pochodzi z Grodziądza, człowieka, który pojawił się bodajże kilka tygodni wcześniej, ale to jest jakby w tle. Ja bym chciał skoncentrować się razem z panem posłem Lencem na temat struktury tego wydarzenia, które absolutnie nacechowane jest kampanią wyborczą, która nosi znamiona kampanii wyborczej, i skoncentrujemy się na tym, w jakiej formule ona jest prowadzona. Panie pośle. Chcę wyrazić przede wszystkim swoje ubolewanie i zaskoczenie tym, że na debatę o Grudziądzu nie zaprasza się radnych i prezydenta. To coś w ogóle niebywałego.
Niestety żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie cały czas próbuje się budować podziały polityczne, zamiast robić coś wspólnie dla ludzi. To jest przykre. Ale chciałbym się skupić na opisaniu sytuacji, którą mamy miejsce. Szanowni Państwo, dzisiaj w dobie rządów Prawa i Sprawiedliwości dzieje się rzecz, którą ja na pewno, i podkreślam na pewno, zgłoszę do prokuratury jako wykorzystywanie środków publicznych na rzecz działania partyjnego. Złożę to jeszcze w tej kadencji, jeżeli prokuratura zamiecie to pod dywan, złożę ponownie po wyborach. I złożę to wobec premiera Morawieckiego. I powiem dlaczego. Szanowni Państwo, to jest plakat tego wydarzenia. Instytucje, które składają swoje pieniądze na to wydarzenie, to instytucje państwowe oraz spółki Skarbu Państwa. Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowa Grupa Spożywcza, Lotto, ZUS, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, etc., etc. Oraz media prawicowe, które nadają temu wydarzeniu znaczenie, informując o tym, co się na tym wiecu wydarzy. Proszę zwrócić uwagę, bo musi to być napisane. Wydarzenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-30 i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, obywatelskich, a nie partyjnych, na lata 2018-30. Pan ma tutaj w powiększeniu tą informację dotyczącą, kto składa swoje pieniądze na kampanię PiSu. Mieszkańcy Grudziądza, nie mając świadomości tego, swoje pieniądze dają na tą imprezę, chociaż nie są zwolennikami PiSu, a nawet mogą być przeciwni PiSowi, to oni dają pieniądze na tą imprezę. Bo premier Morawiecki chce, aby liderem listy w tym okręgu, w Grudziądzu, był człowiek z Elbląga, jego najbliższy współpracownik, pan Krzysztof Szczucki. Bo taka decyzja została podjęta, że Krzysztof Szczucki, prawnik Morawieckiego, ma otwierać listę w tym okręgu. W związku z tym postanowiono z dużym wyprzedzeniem zrobić mu wielką kampanię za pieniądze państwowe. Proszę zwrócić uwagę na tą literkę U, która znajduje się na tym plakacie i jest już widoczna w Grudziądzu na jednym z budynków, bo otwarto biuro społeczne pana Szczuckiego z takim samym logo. To U znajduje się także w nazwisku pana Szczuckiego. Kampania wyborcza się już rozpoczęła. Za nasze pieniądze państwowe, nie prywatne i niepartyjne. Po raz kolejny powtarzam, tą sprawą zajmie się prokuratura. Szanowni, jeszcze jedna rzecz, jeżeli pozwolisz, Tomasz. Jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych w Polskim Sejmie 5 kadencji. Mnie przeraża jedna rzecz, że system budowany przez PiS jest lustrem systemu politycznego rosyjskiego. To jest putinizacja Polski, gdzie państwowe firmy, instytucje państwowe są częścią aparatu politycznego partii rządzącej. To jest putinizacja Polski. To się nie mieści po prostu w głowie. Ludzie walczący o wolność przed 89 rokiem, tracący życie, siedzący w więzieniach, internowani, chyba nie wyobrażali sobie tego, że za 30 lat będziemy w Polsce robili politykę a la Rosja. Gdzie za nasze pieniądze i wasze grudziądzanie, pan Szczucki, przyjaciel Morawieckiego, będzie sobie w Grudziądz zrobił kampanię i jeszcze do tego uzna, że Rada Miasta i prezydent go nie interesują. Robię zakład, że dzień po wyborach pan Szczucki tu się nie pokaże i będzie miał was wszystkich w nosie. To jest po prostu cały PiS. To jest po prostu coś niebywałego, że takie rzeczy się dzieją. To nie jest kraj Unii Europejskiej, skoro takie rzeczy się dzieją. To jest po prostu głęboka Azja Centralna. I ja tego nie odpuszczę i tą sprawę do końca doprowadzę i Morawieckiego za to rozliczę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan poseł Lenz przywołał głównego organizatora, może nie, ale patrona honorowego tego wydarzenia. No należy sobie odpowiedzieć, skąd ten pan wziął się w polityce. Należy sobie zadać pytanie, co robi w Grudziądzu, uprawiając politykę, szef Rządowego Centrum Legislacji, a więc członek, prezes Rządowej Jednostki Organizacyjnej, urzędnik, który w tym momencie powinien odpowiadać Warszawie za jakość przygotowanego prawa, za zgodność z przepisami i za to, żeby prawo obowiązywało w sposób jasny, czytelny wszystkich, bez wyjątku. Szanowni Państwo, w 2019 roku, w pierwszej połowie roku, z maili Dworczyka,
które już nie można powiedzieć, że są domniemanymi fałszerstwami, ponieważ 2 tygodnie temu prokuratura postanowiła wszcząć postępowanie w części tych maili. Zasugerował, że jest zdecydowany, że chciałby zaangażować się w działalność polityczną. A kontakt z panem, pisze do Dworczyka pan Szczucki, zarekomendowała mi pani profesor Pawłowicz. Dalej. Chciałbym zadeklarować taką gotowość. Zdecydowałem się na podjęcie próby kontaktu właśnie z panem, gdyż taką rekomendację otrzymałem od znajomych, którzy są związani z PiS. Także przygoda pana urzędnika Szczuckiego rozpoczęła się od tego wpisu. I za chwilkę faktycznie objął intratną pozycję w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, nie możemy przechodzić obojętnie obok takich sytuacji, ponieważ to pokazuje sieć układów i powiązań, które absolutnie w państwie prawa nie powinny mieć miejsca. To co wspomniał poseł Lenz. Jakim prawem spółki Skarbu Państwa, którymi dysponują olbrzymimi pieniędzmi, ale również państwa pieniędzmi, organizują tego typu event? Co ma wspólnego rozmowa o przyszłości Grudziądza ze spółką na przykład Krajową Grupą Spożywczą albo Lotto? Zobaczcie Państwo, jak pięknie jest to usłane operatorami medialnymi, którzy bez kozery mówiąc, na pewno są związani, również siedzą w kieszeni polityków PiS-u. Ale proszę Państwa, jakbyśmy dalej się mieli zastanawiać nad tym plakatem, to trzeba się zastanowić, kimże jest ten organizator. Organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności. Nie wiem, czy Państwo będący tutaj, czy też moi koledzy samorządowcy, kiedykolwiek słyszeli o takiej fundacji. Jestem pewny, że nie. A wiecie dlaczego? Ponieważ ta fundacja powstała 16 listopada ubiegłego roku. Dokładnie dzisiaj mijają 4 miesiące od zarejestrowania tej fundacji w KRS-ie. Szanowni Państwo, czymże jest ta fundacja? Piszą organizatorzy. Jest ekspercką, niezależną, pozarządową jednostką podejmującą działania skierowane do osób fizycznych i prawnych oraz do organów administracji i podmiotów publicznych, prowadząca działalność edukacyjną, doradczą, ekspercką i popularyzatorską, realizującą projekty społecznie użyteczne. Znacie Państwo szereg organizacji, w tym grudziąckich fundacji, czy też bardzo dobrze działających, mających uznaną renomę, na przykład Fundacja Pani Karoli Skowrońskiej na rzecz tradycji jazdy polskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj postanowiłem sprawdzić aktywność tej fundacji na jednym z forów internetowych. Wchodząc na jej profil, ujrzałem, że ta fundacja na dzisiaj ma 17 polubień i 19 obserwujących. To jest jej zasób intelektualny i znajomość funkcjonowania w obszarze, o którym się głośno mówi. Ale co więcej, udaliśmy się pod adres tej fundacji. To jest Parkowa 23B. Zobaczcie Państwo, znający Grudziądz doskonale wiecie. Proszę bardzo, to jest obiekt, to jest wejście pod adres tejże fundacji. To jest po prostu fikcyjne. To jest część tego obiektu. A adres tej fundacji, jakby prowadzenie, ma tylko charakter internetowy, ponieważ prowadzi to jedna z grudziąckich firm. Tam nikogo nie ma, jest tylko fundacją pod danym adresem internetowym i korespondencja przychodzi do firmy, która ma tam lokalizację. Szanowni Państwo, należy się również skoncentrować na Fundacji Polska Wielki Projekt. Może panie pośle jeszcze by pan powiedział, kto jest szefem tej fundacji? To jest bardzo dobre pytanie panie pośle, ponieważ szefem tej fundacji jest niejaki pan Przemysław Zalewski. I czy państwo znacie prezesa fundacji o nazwisku Przemysław Zalewski? Czy ktoś z państwa zna? Tego człowieka nie ma w Grudziądzu, to nie jest Grudziądzanin. Ja nie przeczę, że fizycznie go nie ma. Ale w Grudziądzu nie jest znaną osobą, w żaden sposób nie ma historii, w żaden sposób nie może się pochwalić swoją aktywnością społeczną, gospodarczą, a tym bardziej polityczną. Nikt go nie zna. Należy przypuszczać, że ta fundacja powstała tylko po to, żeby realizować projekty pod sztandarem kolejnej fundacji, którą Państwo wszyscy zapewne znacie, a nazywa się ona Polska Wielki Projekt. To jest dokładnie ta sama fundacja, szanowni Państwo, która zasłynęła z olbrzymiej dotacji od pana ministra Czarnka, otrzymała dofinansowanie w prezencie 5 milionów złotych na zakup willi ponad 400 metrów w Warszawie. To była najbardziej hojna darowizna pana ministra Czarnka na rzecz tejże fundacji. Ale to nie koniec, szanowni Państwo. Narodowy Instytut Wolności, o którym wspomniał również pan poseł Lenz, ma w swoich zasobach informacje na temat przydzielonych grantów tejże fundacji. I tu, szanowni Państwo, dochodzimy do kolejnych ciekawych rzeczy.
Od 2017 roku do 2023, to jest to, co powzięliśmy na tą chwilę, Fundacja Polska Wielki Projekt otrzymała 2 237 000 zł dofinansowania na różnego typu cele. Proszę mi powiedzieć, cóż związanego z edukacją, z promocją edukacji, z kształtowaniem postaw edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży ma Fundacja Polska Wielki Projekt, oprócz tego, że realizuje ewidentnie politykę. Ponieważ na wszystkie jej eventy, na wszystkie jej konwencje zaproszani są czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że to, co się dzisiaj dzieje w teatrze, ma wyłącznie wymiar polityczny. Że nikomu nie jest, na sercu nie leży troska o rozwój Grudziądza, jaka będzie przyszłość miasta. Bo w momencie przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wyborów, po przegranych wyborach pana Sztuckiego, ten człowiek z Grudziądza zniknie. Tak jak się pojawił, tak szybko zniknie, ponieważ on nie ma interesu. Nie łączą mu z Grudziądzem żadne więzi, on nie zna Grudziądza, więc co może powiedzieć, jak Grudziądz powinien się rozwijać. Dlatego, szanowni państwo, to jest ewidentnie zastawiona pułapka na was, na mieszkańców miasta. Żebyście przyjęli człowieka, któremu leży niby na sercu dobro mieszkańców, ale tutaj są inne zupełnie wartości. A za tym wszystkim stoją ogromne pieniądze was podatników, leżące w milionach złotych. Oddam teraz głos panom radnym, panu Robertowi Malinowskiemu i panu Michałowi Czepku. Dobrze, szanowni państwo, radni Sejmiku, a przynajmniej ci radni z Platformy Obywatelskiej nie schłodką nas ten zaszczyt, żebyśmy byli zaproszeni na ten kongres. Bardzo szkoda, dlatego że aktywnie się włączamy od wielu lat w inwestycje na terenie naszego miasta i myślę, że rozwój Grudziądza jest ściśle związany z naszym regionem. Z naszego regionu nikt nie został zaproszony. A bardzo szkoda, bo chcieliśmy zadać pytania panu ministrowi w związku z tym, że w jednym z wywiadów, który został opublikowany w lokalnej gazecie, pan minister Szczucki zarzuca włodarzom miasta, ale też samorządowcom lokalnym, się też czuje samorządowcem, więc wziąłem to bardzo do siebie, że nie dyskutujemy z rządem. Nie potrafimy rozmawiać z rządem. No to mam pytanie w związku z tym, że miasto korzysta z wielu różnych programów, i tych regionalnych, i tych rządowych. Kiedy ubiegamy się o środki regionalne, z góry znamy kryteria podziału tych środków i wiemy, czy spełniamy te kryteria, czy nie, czy te środki dostaniemy, czy nie. Pytanie o środki rządowe. Po analizie, która była pokazana państwu, mieszkańcom we wtorek przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego, jasno wynika, że ze środków rządowych Grudziądz w swoim gronie miast od 75 do 105 tysięcy mieszkańców jest w szarym ogonie. Mam pytanie, jakie były kryteria tego, że Grudziądzanie dostają 5 razy mniej pieniędzy niż mieszkańcy innych miast podobnej wielkości? Może ktoś odpowie. Proszę państwa, informator, który otrzymaliśmy dzisiaj, przejrzałem i zwróciłem uwagę między innymi na bezrobocie, które było w roku 2022, gdzie faktycznie było 10,1%. Mówi się o skutkach tej polityki, która była prowadzona, czyli na przykład o podwyższeniu składki dla działalności gospodarczej jednoosobowej czy małych firm, składki na ZUS, składki zdrowotnej, jak również o podniesieniu dla prowadzących działalność ogromnej kwoty za koszt prądu. Skutkiem tego oczywiście były zwolnienia pracowników lub likwidacja tych małych firm, która jest ogromna ilość. I dzisiaj mówią, że patrzcie, tu jest 10%, czyli tak na początek myśmy to zrobili, a potem pod szyldem Głównego Urzędu Statystycznego daje się dane za 2022. Ten rok będzie 2022, ja mówię, bo jeszcze oficjalnych danych innych nie ma. Czyli my to naprzód swoją działalnością robimy, a potem są skutki, a za skutki to mamy my odpowiadać, tak? Że tu bezrobocie wzrosło z 7 do 10,1. Oczywiście okres pandemii był dwuletni, 2021, 2022, plus te sprawy, które powiedziałem, czyli składka zdrowotna większa i składka na ZUS większa i ceny energii. I dzisiaj był taki skutek w 2022, jaki był. Oczywiście kolega radny mówił, jakie są sprawy finansowe związane z naszym województwem i z naszym miastem, bo tak samo jest w całym województwie. Proszę państwa, tak zwana reforma podatkowa, która była wprowadzona w ubiegłym roku, spowodowała, że do miast wpłynęło z tytułu podatku PIT ogromne ilości środków finansowych mniej. O 1/3 mniej, dokładnie, w przypadku Grudziądza. Chyba 110 milionów. Było, a dostajemy 70 kilka. Ponad 25 milionów, a w ciągu ostatnich 3 lat 85 milionów. Tak jest, panie prezydencie, tak jest mniej, a to, co otrzymaliśmy, to jest nawet nie 1/3 i to nie na inwestycje, które chciałby pan prezydent dołożyć, bo
środki, dochody z PIT-u są dochodami bieżącymi. One mogą pójść na dowolne wydatki, również na dołożenie do całego szeregu projektów. A to, co jest przyznawane samorządom, no to jest to, co ktoś w Warszawie zdecyduje. Oczywiście to wniosek był pana prezydenta, była lista, ale co miałby otrzymać na tą listę, to nie wiedział, nikt nie wiedział. Tam w Warszawie wiedzą lepiej, co w samorządzie Grudziądza potrzeba, jaką inwestycję. I dzisiaj pokazują skutki swojej polityki jako coś, co ma uderzać w samorząd. No przecież to jest kpina. Kpina w biały dzień. Serdecznie Państwa, tutaj podczas dzisiejszej konferencji padło kilka słów na temat tego, że samorządowcy, radni nie zostali zaproszeni. Trochę chcę drugi Tomku zadać temu kłam, ponieważ zostali zaproszeni. Mało tego, zostali zaproszeni listownie, taki list do biura przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął, list z Rządowego Centrum Legislacji, w którym to były zaproszenia imienne dla 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Były to imienne zaproszenia, czyli to pokazuje, że rozmowy z nami chęci nie było. I ten temat chciałbym zakończyć, ponieważ wiele tutaj o tym powiedzieliśmy. Natomiast chciałbym się też skupić na patronie honorowym poniekąd tego przedstawienia, tej operacji specjalnej bym to nazwał. Mówię to nie bez kozery. Operacji specjalnej PiS-u w Grudziądzu, która ma na celu doprowadzenie do ław sejmowych pana Krzysztofa Szczuckiego. Niejednokrotnie w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie ten pan wypowiadał się na temat Grudziądza. Wypowiadał się między innymi o skali grudziąckiego bezrobocia, oczywiście podając kłamliwe informacje, podając, że jest u nas 11,5%. Okazuje się, że zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy za styczeń 2023 roku bezrobocie w Grudziądzu sięgnęło poniżej 10%, jest chyba na poziomie 9,8% osób bezrobotnych, ale coś innego. Ten pan właśnie mówi i pokazuje, że u nas jest wielkie bezrobocie, tak? To ja sobie, drodzy Państwo, pozwoliłem sprawdzić dane Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, a pan pochodzi z Elbląga, z ziemi elbląskiej, tak? Jest przedstawicielem, rozumie, i miasta, i powiatu. I w tymże powiecie bezrobocie na koniec stycznia 2023 wynosi 14,2, czyli o 40 parę procent więcej niż w Grudziądzu. I my w Grudziądzu, pan prezydent, radni, z miłą chęcią skorzystamy z dobrych rad, żeby to bezrobocie u nas nie wynosiło 10%, tylko 5%. Tylko proszę, żeby przyjechał tu fachowiec, który najpierw w powiecie elbląskim zlikwiduje bezrobocie, doprowadzi do spadku tego bezrobocia z 14,2, przepraszam, do poniżej 10, wtedy zapraszamy do Grudziądza i będziemy w Grudziądzu zwalczać bezrobocie. Dziękuję. Gdy dowiadujemy się, że Polska Wielki Projekt pozyskała 5 milionów złotych rządowych środków na funkcjonowanie swojej organizacji politycznej, w naszej ocenie organizacji, na willę w Warszawie, to my ubolewamy, ponieważ w Grudziądzu dokładamy 80 milionów złotych do funkcjonowania systemu oświaty. Subwencja oświatowa jest niewystarczająca, stąd te 80 milionów Grudziądzan dokładamy, 80 milionów złotych z Grudziądzan dokładamy do funkcjonowania systemu edukacji w naszym mieście. Gdyby te 5 milionów złotych, które powędrowały do Fundacji Polska Wielki Projekt, powędrowały do Grudziądza, moglibyśmy zrealizować wiele oczekiwanych przez Grudziądzan inwestycji w obszarze edukacji. Moglibyśmy zmodernizować grudziąckie szkoły, zmodernizować tą bazę, która wymaga jakichś nakładów finansowych i dzięki temu nasza edukacja byłaby na zdecydowanie wyższym poziomie. Szanowni Państwo, przywołam jeszcze dzisiaj wywiad pana Krzysztofa Szczuckiego w jednej z gazet lokalnych. Mówił o tym zresztą pan radny Michał Czepek. I w tymże wywiadzie pan Szczucki mówi o tym, a właściwie przywołuje jedną z konferencji zorganizowaną przez Koalicję Obywatelską i mówi w tym wywiadzie, że radni w niej uczestniczący zwalają niejako winę na wszelkiego rodzaju niepowodzenia, że mówią, że nie mają wpływu na pewne rzeczy i wprost przerzucają tę odpowiedzialność na rząd. Tak jest, panie Krzysztofie Szczucki. Pan chyba zapomina o tym, że to nie radni Grudziądza, ale nie tylko Grudziądza, ale w całej Polsce nie mają wpływu na cenę energii, nie mają wpływu na cenę węgla, nie mają wpływu przede wszystkim także na małe wpływy z podatku PIT. A więc, panie Krzysztofie Szczucki, proszę o tym pamiętać, że samorząd ma pewne swoje zadania i możliwości, a o pewnych rzeczach próbuje pan po prostu zwykle kłamać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to tyle, co mieliśmy do powiedzenia. Bardzo proszę, jeżeli są pytania, jesteśmy do dyspozycji. Ja mam pytanie. To tak, rozumiem, że nikt z Państwa nie wyraża w tym procesie. Dobrze, ja Pani rozumie. Tak. I teraz tak, Państwo mówią, że tak, tam jest dyskusja na temat Grudziądza, rozmawiają o tym osoby, które znają się na mieście, to dlaczego Państwo nie poszli nawet z czystej ciekawości zobaczyć, co się mówi o mieście, żeby mieć nawet kontrargumenty, bo jeżeli ja jestem, wiem, co było powiedziane, i wtedy wiedzę, mogę odpowiedzieć. Państwa nie ciekawiło, co osoby, które nie znają miasta i mają na ten temat dyskutować, mówią. Z takiej czystej ciekawości. Pani redaktor, bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli ktoś przyjmuje formułę debaty o mieście na zasadzie pisemnego zaproszenia, czyli trzeba się wpisać, zarejestrować, żeby móc nie tyle dyskutować, co słuchać, to jest to chyba nie w porządku, ponieważ nie ma takiej debaty publicznej o systemie politycznym niekoniecznie, ale o problemach mieszkańców danej miejscowości, danego samorządu bez udziału w dyskusji. Nas pozbawiono możliwości udziału w dyskusji. Ale my nie chcemy być... Nie pani, ale proszę nam nie odmawiać prawa do osób, które zostały wybrane w wolnych wyborach i mają mandat do sprawowania tych funkcji jako osoby słuchające. Ja mogę sobie na prelekcję zaprosić osoby, które mają mnie słuchać, ale jeżeli to ma być dyskusja na temat, debata na temat rozwoju Grudziądza, to musimy mieć możliwość czynnego udziału. Natomiast posłuchać ja sobie mogę, ale to nie jest ta kwestia tego problemu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, pani redaktor, realnym dyskutowaniem, przyszedłby, zaprosił i byśmy w tym mogli realnie uczestniczyć. Oczywiście przedstawiając tym panom, którzy tam się znajdą na tej sali, realne potrzeby Grudziądza, żeby po prostu poznali Grudziądz, zaprowadzić ich na miasto, pokazali pewne ulice i problemy Grudziądza, bo oni po prostu ich nie znają. Ja tu już pani redaktor, przepraszam, tłumaczyłem. Ja otrzymałem zaproszenie do udziału, nie dostałem zaproszenia do udziału w panelu. Jeżeli chcemy poważnie dyskutować o mieście, to uważam, że głos włodarza powinien być tam widoczny, a nie na zasadzie biernego widza. Więc w mojej ocenie sprowadzanie i radnych, i włodarza do roli biernych widzów no jest niestosowne przynajmniej. I to nie chodzi, powtarzam jeszcze, o mnie, ale o mieszkańców, których reprezentujemy, których mamy silny mandat. Więc dla mnie jest to po prostu monolog. Pani redaktor doskonale zna skład tego panelu. Mówię głównie o panelu o mieście i on jest w mojej ocenie bardzo upolityczny. Ale Państwo też mówią, jak Państwo mówili o organizatorach, które wymienili kto, co, ile, ale zwrócili Państwo uwagę, że tu nie ma nigdzie logopis? No to wiadomo, że nie ma. Pani redaktor, to jest oczywistą rzeczą, żeby zmiękczyć przekaz, żeby po prostu spowodować u audytorów słuchających, że to ma tylko i wyłącznie wartość merytoryczną, poglądową i bardzo silnie autorską. Dlatego próba jakby rozmydlenia przekazu bardzo dobrze wyszła. Proszę sobie prześledzić pozostałe eventy, które miały miejsce organizowane przez Polska Wielki Projekt. Każdy praktycznie event był otwierany przez albo premiera Morawieckiego, na ławach uczestniczył, w ławach tu uczestniczył pan Jarosław Kaczyński. Kto jest w strukturze tego komitetu fundatorów Polska Wielki Projekt? Ona jest przesiąknięta politykami PiS-u. Przesiąknięta politykami PiS-u, więc brak loga PiS-u nie umniejsza jakby znaczenia, absolutnie upolitycznienia tego wydarzenia. Tylko Państwo jako politycy i samorządowcy to analizują, a czy Państwo myślą, że zwykli mieszkańcy będą też tak to analizować? Dlatego z Państwem rozmawiamy, żeby przekazać faktyczną sytuację, faktyczną okoliczność i co się kryje pod pięknym, ładnym obrazkiem, gdzie są przedstawieni specjaliści związani wyłącznie z jedną partią, realizujący cele Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie będzie tego logopisu, bo by nawet było ono nieuzasadnione, ponieważ nie ma jeszcze po prostu ogłoszonego terminu wyborów. Ale że zasoby pieniężne PiS-u są nieograniczone, dlatego tego typu wiemy, skąd są te pieniądze. Czy poza tą dzisiejszą konferencją będziecie Państwo nie wiem, gdzieś organizowali, albo będzie jakaś odpowiedź na ten kongres? Oczywiście, że będzie. Znaczy nie będzie odpowiedzi. My planujemy na przykład 30 marca debatę taką organizowaną przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, UMK, z udziałem także wojewody i marszałka województwa. Będzie to w pewnym sensie nie powtórzenie, tylko odniesienie do naszego województwa, do potencjału naszego województwa, gospodarczego potencjału, także do potencjału samego miasta Grudziądza i
i całego powiatu grudziąckiego. I to jest dyskusja otwarta, gdzie myślę będą się ścierały różne poglądy. Podobne tego typu spotkanie odbyło się już jakiś czas temu w Brześciu koło Wrocławka, gdzie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma swoje tereny inwestycyjne. Czyli będzie takie typu spotkanie. To spotkanie, które się odbyło też sesja nadzwyczajna we wtorek miniony, to też pokazała, że marszałek jest otwarty na różnego rodzaju pytania, a także pytania radnych PiS. Radni PiS byli bardzo aktywni na tej sesji, mogli się dużo dowiedzieć, zapytać, więc tak samo jak i oczywiście radni czy koalicji, czy radni Sojuszu Obywatelskiego Grudziądz, nikt nikomu nie ograniczał dyskusji, zadawania pytań, ale takiej aktywnej dyskusji, jeszcze raz powtarzam, aktywnej, bo to jest nasze miasto i traktujmy siebie też z szacunkiem przede wszystkim i nam naprawdę, to co powiedziałem na początku, zależy rozwój tego miasta. My jesteśmy w to miasto zaangażowani od kilkunastu albo od kilkudziesięciu lat. Robimy, oddajemy całe serce temu miastu i chcemy to robić także w przyszłości, ale nie można pozwolić sobie na to, żebyśmy byli, powtarzam, biernymi widzami w pseudo debatach o przyszłości.